No elo, na waszych ekranach Kriv, a w dzisiejszym odcinku przedstawię wam parę dużych błędów popełnianych przez graczy w Valorancie. Jeżeli odcinek takiego typu cię zaciekawi, to wiesz co robić. Strzel łapeczkę w górę, a wiecie, że już 80,9% oglądających nie subskrybuje kanału, ale i tak jest lepiej niż w lutym, bo wtedy była to liczba 82%, więc nowe osoby niech zostawią suba w górę, dziękuję, jesteście najlepsi. Ściany Sage. Jeden z ogromnych błędów, jaki popełniają gracze od Irona do nawet Diamenta, to jest nieumiejętne stawienia ścian, a to jest bardzo przydatna rzecz podczas naszej rozgrywki w grze. Jak wiadomo, Wall Sage może mega wspomóc drużynę, no ale nie każdy umie go postawić. Patrz mój kochany mistrzu Kung Fu, jak to zrobić. Nie robimy takiego walla dla bezbeków na prosto, bo wiesz, prosty to może być kut. Stawiamy go tak trochę krzywo, jak już chcecie tak wallować wejście do site'u. Ano może mój uczniu zastanawia się, dlaczego nie prosto, no to już ci tłumaczę, koleżko. Jak będziesz miał tak krzywo walla, to wtedy enemy drużyna będzie miała lekko większy problem z wejściem na site, a to dlatego, że nie będą za bardzo wiedzieli, czy do lewej, czy do prawej strony może ktoś tam się znajdować. A ty jak lubisz kitrać bąka, jak totalny szef, który zostanie zwyzywany od kamperów, to może stanąć za wallem w ten oto sposób. No ale jeżeli jednak masz dobrego aima i sobie tak pomyślisz w głowie, że jesteś gigaczadem, no to raszujesz z wallem w taki sposób, żeby zdobyć takiego high granda jak w Fortnite. Oczywiście na co chciałbym zwrócić uwagę, to te jakby błędy czy porady możecie wynieść z nich lekcje na każdej mapie. Ja tutaj podaję tylko przykładowo Ascenta w tym przypadku. No ale jeżeli chodzi o tą mapę, to na wejściu tutaj możecie tak sobie postawić też krzywo walla, no to enemy raczej będą mieli wielkie tarapaty z wejściem. Ale chwila, mordeczko, co ty doing? Czemu ty stawiasz walla na tym idzie z rundę? Wiesz jakie to jest useless? Jeszcze jak może to zrobić raz na 5 rund, to spoko, ale no kurde, come on. Rundę? Nie rób tak, wykorzystuj ścianę na 3000 lepszych sposobów. Na przykład możesz też postawić pola lekko nierówno, tak żeby szpara, przez którą możesz wyjaśnić jakiegoś lamusa, tam istniała. Ale pamiętaj, że ty też nie jesteś nieśmiertelny. Okej, w ten oto sposób przechodzimy do następnego błędu, który popełnia dużo początkujących graczy. Dokładnie jest to zbyt częste kłócanie. Nie myślcie sobie, że kłócając możecie być mniej widoczni w każdym rogu, bo to nie do końca tak działa. W większości przypadkach zostaniesz zauważony, a na kusku to jesteś trochę łatwiejszym celem, bo po prostu dostaniesz głowę. Również jak strzelasz i kusasz, tak wiesz, nagle, jak większość graczy to robi, to trochę zmniejsza niby rozrzut, ale na niższych rangach dajesz heada, ponieważ ludzie strzelają po nogach. No wiesz jak to działa. Więc odradzam i wiem, że tego trudno jest się oduczyć. Teraz przedstawię wam jeden z największych błędów, jaki robi większość startujących graczy. A możecie mi powiedzieć, czemu wy w pierwszej rundzie marnujecie wszystkie umiejętności? Nie róbcie tego, nie wywalaj na starcie na przykład ognia Feniksa, slowa Sage, bądź granaty jakieś. Co ci to da? W większości przypadkach nikomu to nawet nie zaszkodzi. Zachowaj te umiejętności na lepsze i pewniejsze momenty podczas twojej rozgrywki. Pozycja oraz pilnowanie jej absolutnie odradzam ci chodzić co rundę w te same miejsce. Może ci to uda raz czy dwa, ale jak będziesz ciągle robić to samo, to stanie się łatwiejszym celem dla swoich przeciwników. W Valorancie musisz grać dynamicznie, czyli na przykład strzelasz z operatora lub innej broni, gdzieś po prawej nie trafiasz, to w dynamiczny sposób zmieniasz tą pozycję. Tak samo jest z rushowaniem jakimkolwiek, nie chodź ciągle w to samo miejsce. A jeszcze jest taki jeden tip, po stronie obrońców nie ma sensu rushować, stan sobie gdzieś i zajmij dobrą pozycję, nie wychylaj jak półgłówek, ty masz czas, to atakującym go zabraknie. Następną rzeczą to są smoki, głównie omena. Weźcie te smoki i stawajcie trochę głębiej, aby przeciwnik miał większy problem z wejściem, ponieważ jak postawicie źle smoka, to wtedy czy do lewej, prawej, może jakoś ktoś wam wychylić. Jeszcze co do smoka omena, możecie go stawiać w taki sposób, ponieważ jest to bardzo OP. Wybór postaci. Jak dopiero co zaczęliście swoją przygodę z grą i postanowiliście, że chcecie zagrać rankedy i nie macie jakiegoś większego doświadczenia ani aima, to najlepiej, żebyście zagrali healerem lub smokerem, zamiast pikować taką w większości przypadkach Jett lub Reyne. Ale i tak pamiętaj, że najważniejsze są starania i dobra atmosfera fan z gierki. Następną rzeczą są meczy. Jak wiadomo, żeby stać się lepszym, to warto spędzić bardzo dużo czasu w danej grze, aczkolwiek nie możecie też robić czegoś takiego, że gracie ciągle meczy jeden po drugim. Zagrajcie sobie z 2 lub 3 mecze, a potem zróbcie przerwy na jakiś czas, bo jak będziecie za dużo grać w grę, to wtedy może to źle wpłynąć na wasze wyniki w rozgrywce. Warto też pomiędzy rundami stać, wyprostować się, zrobić po prostu przerwę lub napić się czegoś, wiecie o co mi chodzi, tak żeby po prostu nie zasiedzieć się. Często jest po prostu tak, że nie będziecie panować nad swoją psychiką i przegracie z 2 mecze i będziecie chcieli grać dalej i dalej. I źle może się skończyć z waszą karierą. Jeszcze co warto dodać, to pamiętajcie, że wasze fragi nie są najważniejsze w grze, liczy się gra zespołowa i wiem, że to może być ciężkie, ale dacie radę, bo jesteście najlepsi. Defowanie Spike'a. Zawsze jak defujesz Spike'a, staraj się nie robić fake defa od razu, bo ktoś i tak chwilę poczeka zanim piknie. Jak masz okazję, to po prostu postaraj się zdefować do połowy, bo w ten sposób będzie już połowę czasu z głowy. A jeżeli będzie się długo zastanawiał, szukał przeciwnika, to często ci zabraknie czasu. I w ten sposób będzie runda przegrana, ponieważ Spike zrobi
bum, bum. Inaczej wybuchnie. Snajperka. Jest taki błąd wśród graczy, którzy lubią grać snajperkami, a dokładnie to w Valorancie nie można nawet się lekko poruszać podczas celowania ze snajperki, bo wtedy nie traficie, ponieważ będzie zbyt wielki rozrzut już. Niektórzy są nauczeni snajper w CS-ie, ponieważ tam jest łatwiej to rozbudowanie, strzelanie ze snajperek, no więc macie dwie opcje. Albo jesteście cierpliwi, gracie dobrze, albo po prostu grajcie normalną bronią, czyli fantomem bądź wandalem. No i też noscope'y w tej grze nie są zbytnio jakieś nie wiadomo jakie, więc starajcie się jednak strzelać normalnie, no chyba że jesteście prosami, no to sorry. Rozstawienie. Jeżeli masz w miarę dobrą drużynę, to nie rotuj zbyt szybko na drugi side, bo jeżeli będzie jeden przeciwnik, to może być to fake. Najlepiej poczekaj, jak umrze jeden z waszych lub zobaczycie z 3-4 osoby przynajmniej. Lub jak będziecie mieli potwierdzone info, że spike jest w danym miejscu. Wtedy to już możecie rotować. Dla niewiedzących rotowanie to takie szybkie przechodzenie z jednego na drugi side, tak w skrócie. Stakowanie się. Ten błąd jest robiony praktycznie na większości rangach, nawet tych największych. Dokładnie chodzi mi o to, że dużo graczy stoi w jednym miejscu, się stakuje. Stoją obok siebie jak drzewa i wtedy tam może umrzeć dosłownie co chwilę każdy. Ponieważ im więcej osób będzie w tej samej pozycji czy rozstawieniu, no to będzie mega słabo, bo ponieważ macie większą szansę na szybkiego deada. Najlepiej stać w różnych innych pozycjach i umiejscowieniach. Ostatnim błędem w dzisiejszym odcinku, jaki będzie, o którym wam powiem, to jest... A poczekaj, najpierw zostaw komentarz GigaChat odcinek, to wtedy będę wiedzieć, kto jest wierny widzem i ogląda do końca materiały. Myślę, że nikomu to się nie uda raczej, bo wyłączacie moje filmy, jak od razu mnie usłyszycie. No ale wracając, ostatnim błędem w dzisiejszym odcinku, jakim będzie, to jest brak skanowania. Dużo, a nawet bardzo dużo początkujących graczy nie skanuje w Valorancie, tylko czeka godzinami, jak ktoś wychyli. Weźcie sobie popatrzcie na przykład na customach, na jakichś mapach, co da się skanować, albo po prostu grajcie i próbujcie coś przestrzelić. Bo na przykład na takim ascencie to większość ścian da się skanować. Przez to właśnie przeciwnicy będą mieli wielkie tarapaty, jak kogoś zabijecie przy ścianę, podłogę lub inne jakieś skrzynki, budynki itp. Poważnie, wam mówię, że macie full możliwości w Valorancie, to jest właśnie taka fajna gra. Ale i tak jedno, co was proszę, to nie grajcie jakimś Odinem czy Aresem, bo możecie skanować normalnymi brońmi, a nie zasługujesz na Silvera grając Odinem, bo to tak nie działa. Nie musicie grać z panelską bronią, żeby skanować w tej grze. Normalnie tak o, da się skanować wandalkiem bądź fantomem. To na spokojnie działa. Tak samo możecie skanować przez smoki, ale ten fakt już pominę tutaj. Dobra, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja wiem, że jest jeszcze pełno innych błędów, które mógłbym wam przedstawić, ale chciałem tutaj omówić te podstawowe. I to jest głównie dla nowych osób, które dopiero zaczynają przygodę z grą. Więc jeżeli masz jakiegoś diamenta lub immortala i chcesz napisać w komentarzu: ej, ale przecież po co ty mi to mówisz, ja to wiem. To jak wiesz, to nie oglądaj tego poradnika, mój kochany widzu. Ten odcinek nie jest tylko dla ciebie, tylko w tym przypadku dla nowych osób. Dobra, koniec, bo nie chcę być niemił. Zostawcie tutaj porządną łapę w górę, jeżeli wam się spodobało, lub po prostu chcecie docenić moją pracę, jaką wkładam w moje filmy. I staram się często wrzucać te materiały. Również zostawcie taktycznego subika, bo już niemalutko brakuje do 5000, a wtedy pojawią się giga chat, giga fajne filmy. Dosłownie będą takie bankery, że warto poczekać. Pamiętajcie też o ankietach, jakie daję w społeczności, bo tam was informuję, kiedy będzie nowe wideo. Również Discord w opisie. Dobra, ja już idę sobie. Now rock.